Nowe prawo przygotowane na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Nysie ma zakazać używania internetu pod wpływem alkoholu, a także korzystania z sieci w celu rozmawiania o zagadnieniach seksualnych. Ustawa o numerze 74/03/2014 wchodzi w życie od 1 kwietnia bieżącego roku. Czym jeszcze zajęli się radni? O tym w dalszej części wiadomości. Jest wtorek, pierwszy dzień kwietnia. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Seniorzy seniorom, czyli o szlachetnej akcji dedykowanej naszym głowom rodzin. Jest to fantastyczne, że te osoby z widowni, że tak powiem, będą się jednoczyły z tymi osobami ze sceny. A także o pierwszym poważnym sprawdzeniu wiedzy zdobywanej przez 6 lat w szkole podstawowej. Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że matematyka będzie trochę trudniejsza, ale była łatwa. No, dałam radę. Zgodnie, spokojnie i kontrowersyjnie to trzy najważniejsze słowa charakteryzujące poniedziałkową sesję miejską. Dawno nie było także takiej ilości głosowań, a jedno z nich dotyczące zaskakującego zakazu korzystania z internetu pod wpływem alkoholu zakończyło się zgodnym wynikiem przyjmującym nową ustawę. Radni podczas ostatniej sesji mieli ręce pełne roboty. Na samym początku poruszono szereg spraw związanych z eurowyborami, które już za kilka miesięcy. Składam wniosek, aby wzorem większych miast wyznaczyć tablicę, czy postawić tablicę w celu uporządkowania i zmniejszenia tego nieporządku bałaganu towarzyszącego nam podczas każdej kampanii wyborczej. Bo miasto powinno wyznaczyć albo postawić kilka tablic, gdzie będzie można bezpłatnie powiesić informacje czy swoje ogłoszenie wyborcze. Mniej śmieci, plakatów i ulotek wyborczych brzmi nieco jak utopia, ale czemu by nie spróbować? Pytanie tylko, dlaczego za pieniądze podatników i czemu potencjalni kandydaci mieliby wieszać ogłoszenia za darmo? Jedna ze spraw zgłaszanych przez mieszkańców dotyczyła budowy nowej nawierzchni na Alei Wojska Polskiego w Nysie. Chodnik, który tam jest zrobiony, ma 2,20 m. Wcześniej, od początku, tam było już 9 lat. Wcześniej chodniki były o wiele. Dlaczego akurat tam zrobiono chodnik 2,20 m? Te pół metra, gdyby zabrano, to akurat by były warunki przeciwpożarowe spełnione. Następnie z ust radnego padła dość ciekawa propozycja. Panie burmistrz, zapraszam panią, nawet dzisiaj ja nie biegałem, pani biega, ale ja nie biegałem, mogę dzisiaj się do pani dostosować, żebyśmy tam biegli. Jak mantra powraca również sprawa Miejskiego Zakładu Komunikacji i zgłaszanych problemów z rozkładem jazdy oraz oznaczeniem autobusów. Dbaliśmy, że również wówczas, kiedy była jedynka i kiedy była inna numeracja, również były pewne odnogi tych linii i to nie było tak, że linia krosowała właśnie taką jedną prostą drogą, bo ona dojeżdżała albo na przykład Siódemka, albo do Niwnicy, albo do Domaszkowic i to wszystko było takie. Tyle tylko, że żeśmy to znali. I jeszcze do tego byliśmy młodsi i łatwiej żeśmy się uczyli tych rozkładów. Poruszono także sprawę systemu e-komunikacji. Część radnych miała zastrzeżenia co do zasadności zakupu biletomatów i tablic LED-owych, które miałyby znajdować się na przystankach. Jeśli chodzi o atrakcyjność i wizerunek, to jak najbardziej. PR-owskie działanie odnosi duży skutek. Ja się obawiam, że to jest element kampanii wyborczej robionej za pieniądze podatników. Ilość mieszkańców miasta i gminy stale spada. Coraz więcej grup jest również uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów MZK. Natomiast dzisiaj wydajemy lekką ręką 2 800 000 na zakup biletomatów, gdzie tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie sprzedaż biletów w najbliższym czasie. Pod koniec radni dyskutowali o nazwie dla nowego ronda u zbiegu ulicy Celnej, Moniuszki i Prudnickiej. Propozycja, aby skrzyżowanie nosiło imię Jana Pawła II, przepadła w głosowaniu. Koalicja tłumaczyła to faktem, że rondo jest zbyt mało reprezentacyjne. Współczesny senior to już często nieszacowna głowa wielopokoleniowej rodziny, to też już nie członek Rady Starców podejmujący najważniejsze decyzje dla swej grupy społecznej. Ale to też nie bohater stereotypów, jakie kreuje dzisiejszy świat pędzący za młodością i pięknem, tylko powierzchownym. Opisują one bowiem starca duchem, ciałem i umysłem schorowanego
zgorzkniałego, które nie nadąża za nowinkami, i te najbrutalniejsze, że jest zupełnie niepotrzebny. Na szczęście w NYS-ie sami seniorzy, którzy pragną doceniania, udowadniają, że jest inaczej, czego dowodem jest szlachetna akcja Seniorzy Seniorom zorganizowana przez Nyski Dom Kultury. W NYS-ie seniorzy udowadniają, że emerytury nie muszą spędzać w domu przed telewizorem czy tylko na działce. Aktywnie włączają się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, działają w rowerowym klubie Pielgrzyma, obradują na sesjach Rady Seniorów, a także tworzą chóry i kabarety, które dały ostatnio popis na deskach Nyskiego Domu Kultury. Czy takie akcje są potrzebne? Na to pytanie, czy takie imprezy są potrzebne, odpowiedzią są te tłumy, które stały przed chwileczką jeszcze przed Nyskim Domem Kultury. Pełne sale i kolosalne zainteresowanie ze strony tej grupy wiekowej, zarówno jak bycie widzami, jak i też artystami występującymi. Takie imprezy organizowane są od czasu do czasu i cieszą się wielką popularnością. Jednak Nyski Dom Kultury przymierza się do opracowania nowego, cyklicznego projektu, dzięki któremu wielu osobom z pewnością ubędzie lat. Zastanawiamy się nad tym, aby jeszcze nam jakoś rozszerzyć ofertę i ja mam taki pomysł, który muszę jakoś wdrożyć, ale muszę porozmawiać z kolegami, koleżankami, bo to wszystko spadnie na ich plecy. Chciałabym takie potańcówki robić dla seniorów cotygodniowe, bo w innych, taki dancing, tak, bo w innych domach kultury to jest i to cieszy popularnością wielką, to dlaczego nie u nas? Zanim jednak dojrzeli wykonawcy wkroczyli na scenę, potrzebna była mała rozgrzewka przed występem. Czy jest trema? Nie mamy tremy. Twardo stoimy na stanowisku. Jeżeli się umie, to nie ma tremy, wie pan. Trzeba się starać, żeby jej nie było. A czy długo państwo się przygotowywali do tego dzisiejszego występu? Ja wiem, no, ale... mamy próbę zawsze, jak zwykle, raz w tygodniu. Raz w tygodniu, w każdy poniedziałek chodzimy do klubu po prostu uczyć się śpiewać. Seniorzy jednak na szczęście nie zamykają się tylko i wyłącznie w swoim gronie, bo kiedy zachodzi potrzeba pomocy przy występie specjalistów z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, są otwarci na współpracę. Nie mamy żadnej tremy, po prostu te piosenki, które na dzisiaj zostały przygotowane. Próby mamy po prostu w poniedziałek i zawsze jest co ćwiczyć, wesoła atmosfera. Wielu osobom wydaje się, że w pewnym wieku niektórych rzeczy po prostu nie wypada robić, jak na przykład brać udział w chórze czy w kabarecie. Jednak w NYS-ie entuzjastów w tych dziedzinach nie brakuje. W tej grupie jest dość duża liczba osób, które bardzo chętnie uczestniczą właśnie w takich zajęciach muzycznych, kabaretowych, również udzielają się kulinarnie, także myślę, że ta impreza jest w ogóle dedykowana od seniorów dla seniorów. Także jest to fantastyczne, że te osoby z widowni, że tak powiem, będą się jednoczyły z tymi osobami ze sceny. Aktualnie w NYS-ie mamy ponad 6,5 tysiąca ludzi po 60, a takie imprezy jasno pokazują, że chcą się bawić i spędzać czas we wspólnym gronie. Wielki stres, emocje, pytania, co będzie i czy starczy czasu. Szóstoklasiści napisali dziś swój pierwszy poważny test. I pomimo daty tego wymagającego sprawdzianu, wszyscy mają nadzieję, że nikt w sprawie wyników nie nabije ich w butelkę. Długopisy, ołówki i liniki, a także różne talizmany na szczęście. Szóstoklasiści punktualnie o godzinie 9 zasiedli w ławkach i otworzyli arkusze egzaminacyjne z pytaniami, na rozwiązanie których mieli 60 minut. To jest rzeczywiście jeden chyba z ważniejszych momentów w życiu ucznia szkoły podstawowej. Co prawda po trzeciej klasie mieli już sprawdzian trzecioklasisty ogólnopolski, ale to był taki, powiem, wstępny, próbny, jeszcze nie miał takiej wielkiej rangi. Pomimo przygotowań wcześniejszych próbnych testów, emocji w takiej chwili nie udało się uniknąć. Powiem, że ja wczoraj miałam też duży stres, kiedy odbierałam pakiety egzaminacyjne. Co roku się to dzieje, a jednak przeżywamy wszyscy, i nauczyciele, i uczniowie. A dzisiaj było widać lekkie zmieszanie na twarzach, być może taki niepokój, jak i temat. To wszystko dzisiaj jest takie tajemnicze. Jeszcze ta data, 1 kwietnia. Na teście pytano m.in. o jeden z wynalazków Bella, czyli telefon. Był także wiersz o muzyce, a uczniowie musieli napisać także opowiadanie. Co dwie głowy, to nie jedna, którego bohaterowie wspólnie rozwiązują jakiś problem. Jak im poszło? Dobrze? Dobrze. To był w miarę taki łatwy. No,
Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że matematyka będzie trochę trudniejsza, ale była łatwa. No, dałam radę. Skala trudności? Łatwy, trudny? Średni. Średni taki był, nie był zbytnio trudny, ale łatwy, no trochę było trzeba pomyśleć, pogłówkować. Trudno. Nie, naprawdę bardzo łatwo było. Były jakieś problemy? Z matematyką najwięcej było problemu. Trudne, matma była najtrudniejsza, moim zdaniem. Zawsze. Królowa nauk tradycyjnie wzbudziła najwięcej strachu i emocji. Nic więc dziwnego, że taki egzamin może stresować młodego człowieka. Ale kto się jednak bardziej denerwuje? Uczniowie czy rodzice? Jedni chyba i drudzy, proszę. Rodzice, proszę pana, chyba najbardziej. Tak jest, nie da rady, bo wysiedzieć w domu nawet przez chwilę. To jest przeżycie jednak niesamowite. No. No bo tak słyszeliśmy tutaj komentarze. Niektóre dzieci wybiegały bardzo łatwe, a gdzieś dzieci tak. Że masakra, także nie... trudne, także no nie wiadomo. Ponoć wstępny był prosty, ale wiemy jak to jest, to tak jest różnie, nie? W tym roku po 14 latach egzamin odbył się ostatni raz na starych zasadach. Od 2015 uczniowie będą mieli 80 minut na rozwiązanie pierwszej części, która będzie zawierała zadania z języka polskiego, matematyki oraz historii, oraz część drugą z języka obcego, na którą przeznaczono 60 minut. Natomiast wyniki tegorocznego testu poznamy już w czerwcu. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. Darmowy internet dostępny dla wszystkich zbliża się w Nysie wielkimi krokami. Aktualnie władze miasta prowadzą rozmowy z prezesem komunikacji elektronicznej, dzięki czemu miasto będzie mogło świadczyć usługi bezpłatnego i bezprzewodowego internetu. Na dziś dostęp do sieci można testować m.in. na rynku czy na Alei Józefa Lompy, czyli tam, gdzie działa system monitoringu miejskiego. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa systemu o ulicę Krzywoustego, plac Kopernika czy plac Paderewskiego oraz tereny Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Według wstępnych ustaleń czas jednorazowej sesji będzie wynosił nie więcej niż 60 minut, a łączny miesięczny transfer danych to 750 MB. Fontanny, stawy, sadzawki czy dywany kwiatowe. Wszystko to można podziwiać w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie na wystawie Woda – elementem krajobrazu w mieście, na którą składają się prace uczniów zespołu szkół technicznych z klas architektury krajobrazu. Chcemy, żeby nasi uczniowie rozwijali się bardzo twórczo, kreatywnie, tworzyli przestrzeń wokół siebie, zwracali uwagę, analizowali wszystkie tereny zaniedbane w Nysie na przykład, w obszarach właśnie, w których przebywają na co dzień, żeby chcieli poprawiać tą przestrzeń i kreatywnie tworzyć różne ciekawe kompozycje stworzone z zieleni i z elementów małej architektury. Przedstawiamy to w różnej formie, formie rysunkowej, formie makiet przestrzennych. W Nysie zaniedbanych miejsc niestety nie brakuje, a na wystawę warto się wybrać nawet po to, ażeby podpatrzeć pewne rozwiązania proponowane przez młodych architektów, tym bardziej, że powoli rusza sezon działkowy i ogródkowy. Powoli ruszają pierwsze prace związane z przebudową ulicy Chopina w Nysie. W kilku miejscach pojawiły się głębokie wykopy związane z wymianą instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych. Wszystko to stanowi przygotowanie do generalnego remontu ulicy, który ma rozpocząć się lada dzień. Powiat za kwotę ponad 1 000 000 zł wymieni nawierzchnię chodników ulicy, zamontuje również nowe oświetlenie, a także wyznaczy nowe miejsca postojowe, ponieważ dziś na ulicy każdy parkuje jak chce. Prace mają na celu przywrócić zabytkowy charakter ulicy. Po wielu bojach i zawirowaniach stało się. Ruszyły pierwsze prace przy budowie nowego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie. Przez kilka miesięcy trwały rozmowy między szkołą i powiatem, a wojewódzkim konserwatorem zabytków, który nie wydał zgody na budowę nowoczesnego boiska w zabytkowym otoczeniu szkoły. Jednak kiedy każda ze stron nieco ustąpiła, udało się dojść do kompromisu. Ponadto gmina była właścicielem 14-arowego pasa między boiskiem a fosą, który został przekazany na rzecz powiatu, co pozwoliło na ruszenie z pracami. Muzealnicy coraz częściej muszą być uzbrojeni nie tylko w specjalistyczną wiedzę, ale również i aparaty fotograficzne, które pozwolą na cyfryzację zbiorów, co bardzo ułatwi życie pracownikom instytucji kulturalnych, ale pozwoli również na szerszą popularyzację zbiorów.
Proces digitalizacji zbiorów jest bardzo ważny również w przypadku kradzieży bądź też zaginięcia dzieła sztuki. Jeśli obiekt ma dobrą dokumentację fotograficzną, może to w znaczący sposób ułatwić jego późniejsze poszukiwania. Już od w zasadzie 3 lat cyfryzujemy zbiory. To jest zadanie bardzo trudne, bardzo żmudne, wymagające dużo czasu, a może tak. Może nie tyle uwagi, co sporego czasu, żeby każdy zabytek obfotografować z każdej z możliwych stron, wszystkie możliwe detale, wrzucić to wszystko oczywiście do programu, który zakupiliśmy kilka lat temu. Mamy nadzieję, że za kilka lat ten proces już zakończymy. Sporo zamieszania z odzyskaniem dzieł sztuki było zaraz po II wojnie światowej, kiedy wiele zabytków ruchomych zmieniło swoje miejsce przechowania, granice państwowe uległy zmianie, a wiele dokumentów i zdjęć po prostu przepadło. W 1945 roku zostały przywiezione do Czech, żeby uchronić przed grabieżą. Potem one częściowo wróciły do Bytomia, potem częściowo do Nysy, z tym, że spora część zaginęła. Proces digitalizacji zbiorów to nie tylko stricte pomoc muzealnikom, ale również i policji, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych dzieł, a bez dokumentacji fotograficznej większość akcji poszukiwawczych od razu spełzłaby na panewce. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę, a na premierę kolejnego wydania Wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, to jest 4 kwietnia. Do zobaczenia.